Nowenna do niepokalanej. W pismach sługi Bożej Luizy Picaretty, małej córeczki woli Bożej. Dzień trzeci. Rozmyślałam o niepokalanym poczęciu mojej królowej matki. Gdy tylko przyjęłam komunię świętą, mój zawsze uwielbiony Jezus ukazał się w moim wnętrzu, jakby wewnątrz pomieszczenia przepełnionego światłem, a w tym świetle ujawnił mi wszystko, co uczynił w przeciągu całego swojego życia. Widać było ustawione w sposób uporządkowany wszystkie jego zasługi, jego dzieła, boleści, rany, krew, wszystko, co zawierało życie Boga i człowieka, jakby w akcie chronienia duszy, dla niego tak bardzo drogiej, od jakiegokolwiek drobnego zła, które mogłoby ją zacienić. Byłam zdumiona, widząc tak wielką staranność Jezusa, a On powiedział do mnie: mojej małej, nowonarodzonej pragnę objawić niepokalane poczęcie dziewicy, poczętej bez grzechu. Musisz wiedzieć, że moja boskość jest jednym tylko aktem. Wszystkie czyny skupiają się w jednym akcie. To oznacza bycie Bogiem. Największym cudem naszej boskiej istoty jest niepodleganie następstwu czynów. Jeśli stworzeniu się wydaje, że raz robimy jedną rzecz, a innym razem drugą, to raczej ukazujemy mu, co jest zawarte w tym jednym akcie, gdyż stworzenie nie jest zdolne poznać wszystkiego za jednym razem, więc ukazujemy mu krok po kroku. Wszystko, co ja, odwieczne słowo, miałem uczynić w moim przybranym człowieczeństwie, utworzyło jeden akt z jedynym aktem, który moja boskość w sobie zawiera. Zanim więc ta szlachetna istota została poczęta, istniało już wszystko, co odwieczne słowo miało uczynić na ziemi. Gdy ta dziewica została poczęta, wokół jej poczęcia ustawiły się wszystkie moje zasługi, moje boleści, moja krew, wszystko, co zawierało życie Boga człowieka. Została więc poczęta w nieskończonych przestrzeniach moich zasług, mojej boskiej krwi, w ogromnym morzu moich boleści. Dzięki temu pozostała niepokalana, piękna i czysta. Za sprawą moich ogromnych zasług wrogowi został zablokowany do niej dostęp i nie mógł jej wyrządzić żadnej krzywdy. Słuszne było, żeby ta, która miała począć Syna Boga, była najpierw poczęta w dziełach Boga, aby zdobyć cnotę poczęcia Słowa, które miało przyjść i odkupić ludzkość. Najpierw została więc poczęta we mnie,
a potem ja zostałem poczęty w niej. Nie pozostało nic innego, jak tylko ukazać to stworzeniom w odpowiednim czasie. Ale w boskości było to już jakby dokonane. A więc ta niezwykła istota najpierw zgromadziła owoce odkupienia, a co więcej, zdobyła pełny owoc. A ponieważ była poczęta w odkupieniu, kochała, szanowała i zachowała jako swoją własność wszystko, co Syn Boży uczynił na ziemi. Och, cóż za piękno tego słodkiego maleństwa! Była cudem łaski, cudem naszej boskości. Wzrastała jako nasza córka, była naszą chlubą, naszą radością, naszym zaszczytem i chwałą. Gdy mój słodki Jezus to mówił, rozważałam sobie w myślach, prawdą jest, że moja królowa mama została poczęta w nieskończonych zasługach mojego Jezusa, ale jej krew i ciało zostały poczęte w łonie świętej Anny, która nie była pozbawiona skazy pierworodnej. Jak to jest zatem możliwe, że nie odziedziczyła niczego ze zła, które my wszyscy odziedziczyliśmy po grzechu naszego pierwszego ojca Adama? A Jezus, córko moja, jeszcze nie zrozumiałaś, że całe zło pochodzi z woli. To wola zniszczyła człowieka, to znaczy jego naturę, a nie natura zniszczyła wolę człowieka. Natura pozostała więc na swoim miejscu, taka, jaka była przeze mnie stworzona. Nic się nie zmieniła. To jego wola się zmieniła, co więcej, przeciwstawiła się woli Bożej. To ta buntownicza wola zaburzyła jego naturę, osłabiła ją, skaziła i zniewoliła nikczemnymi namiętnościami. Tak samo dzieje się z pojemnikiem wypełnionym zapachami lub cennymi rzeczami. Czy pojemnik się zmieni, jeśli zostanie z nich opróżniony i napełni się zgnilizną lub czymś nikczemnym? Zmieni się to, co zostało umieszczone w środku, ale pojemnik nadal będzie taki sam. Co najwyżej, stanie się mniej lub bardziej ceniony w zależności od tego, co w sobie zawiera. Tak było z człowiekiem. Poczęcie w stworzeniu rodzaju ludzkiego nie przyniosło żadnej szkody mojej mamie, ponieważ jej dusza była wolna od wszelkiego grzechu. Między jej wolą a wolą jej Boga nie było podziału. Boskie strumienie nie znajdowały żadnych przeszkód ani oporu, by się w niej przelać. W każdej chwili znajdowała się pod ulewnym deszczem nowych łask, a ponieważ jej wola i dusza były w pełni święte, w pełni czyste i w pełni piękne, pojemnik jej ciała, który zaczerpnęła od swojej matki, został pachnący, w pierwotnym stanie, uporządkowany
przebóstwiony, tak, iż był wolny od wszelkich naturalnych chorób, jakimi jest zalana ludzka natura. Ach tak, to ona otrzymała ziarno fiat voluntas tua, jako w niebie, tak i na ziemi, które ją uszlachetniło i sprawiło, że powróciła do swojego pierwotnego źródła, takiego, jakie posiadał człowiek, kiedy został przez nas stworzony, zanim zgrzeszył. A co więcej, pozwoliło jej wyprzedzić człowieka. Upiększyło ją jeszcze bardziej ciągłymi strumieniami fiat, który jako jedyny posiada cnotę odtwarzania obrazów podobnych do tego, który sam je stworzył. I dzięki woli Bożej, która w niej działała, można powiedzieć, że to, czym Bóg jest z natury, ona jest dzięki łasce. Nasza wola może uczynić wszystko i dotrzeć wszędzie, jeśli dusza daje nam swobodę działania i nie przerywa naszego działania swoją ludzką wolą.